Tadeusz Królczyk, wójt Ochotnicy Dolnej. Dzień dobry, z nami podczas trzeciego Forum Miasteczek Polskich. Dzień dobry pani. Także panelista dzisiaj, samowystarczalność energetyczna, to o tym też rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że energetyka jest takim trochę oczkiem w głowie tego forum, bo to jest temat bardzo ważny, zwłaszcza dla małych i średnich miejscowości i samorządów. Tak, rzeczywiście i na tym forum jest to temat bardzo ważny, żeby nie powiedzieć kluczowy oprócz finansów, ale w ogóle stał się bardzo ważny dla samorządów i praktycznie wszystkie samorządy od ubiegłego roku bardzo często zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej i ta energetyka stała się takim pojęciem kluczowym dla finansów również samorządów. A gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o samowystarczalność energetyczną samorządów? Na jakim etapie drogi, która zakładam jest jednak drogą długą i dla każdego samorządu też pewnie różną? Szczerze powiedziawszy uważam, że jesteśmy na początku drogi. Ale kierunki zostały wyznaczone, uważam, poprawnie i przy niewielkiej optymalizacji otoczenia prawnego bylibyśmy w stanie osiągnąć cele, które są zamierzone. Wchodząc w szczegóły, mamy świadomość już, że jest potrzebna energetyka rozproszona i że jest potrzebny rozwój energetyki odnawialnej. Rozproszenie energii jest potrzebne dla jej bezpieczeństwa, a odnawialna energia w ogóle dla poprawienia i kwestii emisji CO2, ale też poprawienia innych parametrów gospodarki. I to już jest dobrze, że mamy świadomość, że energia jest niezwykle ważna. Mało z tego, ja mówiłem też o tym, że my tracimy jako kraj walor tej niskiej, taniej siły roboczej. Zatem my w wyścigu, który się na świecie właśnie dzieje, musimy uczestniczyć w innowacjach i w rozwiązaniach, które dadzą nam dużo taniej energii, ponieważ kolejna gospodarka, która się wytworzy, będzie bardzo energochłonna. I teraz schodząc z powrotem na nasz grunt, w którym miejscu jesteśmy? Jesteśmy na początku, bo mamy świadomość i mieszkańcy i firmy, czyli inwestorzy są już przekonani do tego, że należy tworzyć źródła energii, czyli głównie dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych. Ale w tej chwili potrzebna jest do tego wiedza i kompetencje analityczne, które są na uczelniach i firmach konsultingowych i technologia, jak tą energię bilansować, czyli jak powodować, żeby wytwarzanie energii się opłacało. I to w tym procesie jesteśmy na samym początku. A wszystkie gminy są tego samego zdania, że ta energia rozproszona jest niezbędna, że odnawialne źródła energii to jest przyszłość? I mam mówić prawdę czy nie? Prawdę. Okej. Okay. Uważam, że nie wszystkie samorządy jeszcze mają świadomość tego, jak ważna jest energia i myślę, że nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, że to będzie element, który będzie decydował o tym, czy w danych samorządach będzie się rozwijał biznes i czy mieszkańcy będą się czuli bezpiecznie i mieli ekonomicznie dobre podstawy, mając tanią energię. I uczciwie mówiąc, ponieważ współpracuję z samorządami, uważam, że nie wszystkie jeszcze mają tego świadomość, natomiast wszystkie zaczynają mieć świadomość, że trzeba zacząć o tym myśleć i to jest to pozytywne. A największe wyzwania, takie właśnie poza energetyką, o której już powiedzieliśmy, które stoją teraz przed samorządami, także w kontekście zbliżających się w przyszłym roku wyborów samorządowych? Największe wyzwania, jakie w ogóle są przed samorządem, to jest kwestie finansowe, czyli jak sfinansować inwestycje, które są konieczne do tego, żeby samorząd się rozwijał, a są konieczne inwestycje w trzech kierunkach. Takie, które przynoszą oszczędności, również w energetyce, ale nie tylko. Takie, które przynoszą zyski dla samorządu. I po trzecie, takie, które powodują, że mieszkańcy będą chcieli w danym miejscu mieszkać. Ponieważ przyszłość samorządów to jest przekonanie mieszkańców, że zostańcie u nas. U nas macie dobrą pracę, macie dobre warunki do życia, u nas możecie się poczuć bezpiecznie. I te inwestycje trzeba zrobić w dość szybkim tempie, ze względu na to, że dzisiaj młode pokolenie jest szalenie mobilne. I w związku z tym, że musimy je robić w szybkim tempie, potrzebujemy szybko bardzo dużej ilości pieniędzy do zainwestowania. I to jest największe wyzwanie obecnie, które stoi przed samorządem. Myślę sobie, że taką dużą wartością dodaną takiego forum, jak to, czyli trzeciego Forum Miasteczek Polskich, jest ta możliwość wymiany też Państwa doświadczeń w rozmowach kuluarowych, bo chyba samorządowiec samorządowcowi powinien być, mam wrażenie, przyjacielem, a nie konkurentem. Forum Miasteczek Polskich to jest kapitalna inicjatywa, która pozwala na to, że się spotykają samorządy z całej Polski, spotykają się z ekspertami, spotykają się z politykami, którzy decydują o pewnych rozwiązaniach i tak jak pani powiedziała, zakulisowo i oficjalnie i zakulisowo możemy rozwijać tematy i problemy, jak rozwiązać najważniejsze problemy samorządowe. W tej chwili to forum urosło do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń samorządowych w Polsce. Tadeusz Królczyk, wójt Ochotnicy Dolnej, dziękuję bardzo. Ściąć? Da, wszystko da się ściąć, dziękujemy bardzo. Okej, dziękuję bardzo. No.